Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Socjalizm Ameryki Łacińskiej wygania ludzi z ich własnego kraju. No i teraz Ameryka Północna i Biden zachęcają wszystkich do przybycia do raju socjalistycznego Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. W Hondurasie no, taka historia, 22-letnia Saida i 23-letni Michael Zelaya, no, doszli do wniosku, że nie mają żadnych szans w tej Nikaragui. No i pomyśleli, co mają zrobić. No, doszli do wniosku, że 9-letnie dziecko, 9-letni chłopczyk, ich syn jest troszeczkę za młody. Doszli do wniosku, że 5-letnia córka również jest troszeczkę za młoda. Doszli do wniosku, że druga 2-letnia córka również jest za młoda, no ale 4-letni syn, no to jest akurat wiek akurat na to, żeby z ojcem przeszedł do Ameryki. No dużo, dużo do przejścia, do przejechania, przepłynięcia nie mieli. 1500 mil, czyli powiedzmy 2400 kilometrów, żeby dojść do amerykańskiej granicy. No jak to wszyscy ci emigranci, no to część szła na piechotę, część samochodem, część autobusem, część autostop, no bo czekała robota na tego Michaela w południowej Karolinie, tam już się ustawili jego rodzina z Hondurasu, prowadzą biznes budowania dachów, także on miał już robotę zaklepaną. Jedyne co, no to musiał tylko zaplanować, żeby dojść do tej granicy, nie płacić za bardzo tym kojotom, którzy zdzierają pieniądze. No, trzeba pamiętać, że na tej granicy amerykańskiej to tam są robione miliardy. Mafia meksykańska, mafia nikaraguańska, oni robią ciężkie pieniądze na przemycie tych ludzi, biorą ciężkie pieniądze. No niektórych nawet zabijają, tych emigrantów, którzy nie chcą płacić tego okupu, zabijają po prostu, no ale ci planowali, że nie będą płacili, no i planowali, że nie będą zabici. Także dla 22-letniej kobiety z piątką dzieci i 23-letniego mężczyzny to było jedyne rozwiązanie. No to jest to, co dziesiątki tysięcy tych biednych ludzi z południowej Ameryki robi. Decydują się, że to jest najlepsza ich szansa na znalezienie przyszłości w USA. Ostatnie miesiące, no to jest po prostu eksplozja emigrantów na tej południowej granicy. Te wszystkie ilość przekroczonych osób, to ostatnie 20 lat po prostu to jest rekord. No, Straż Graniczna znajduje, czy wyłapuje, no ale najbardziej jednak dzieci, bo od stycznia do maja zatrzymano 64 tysiące samotnych dzieci. Samotne dzieci, no co to znaczy? No to każdy poniżej 18 lat, no to jest traktowany jako samotne dziecko, czyli to samo, co było w Europie, czyli 70 tysięcy tych samotnych dzieci. Większość to bliżej jest 16, 17, 18, no ale też się zdarzają 6, 7, 11 latkowie. No i do tego jeszcze zatrzymano 170 tysięcy rodzin, no ale to z reguły te rodziny, no to jest matka albo ojciec i dziecko albo dwoje, czyli tych samych dzieci, no to by licząc, no to było około 120-140 tysięcy plus ze 40 tysięcy dorosłych. Dlaczego tak to się dzieje? No tak to się dzieje, że te dzieci dostają papiery, no i później te papiery, jeżeli te dzieci są w Ameryce już legalnie, no to później te papiery po paru miesiącach powodują to, że można robić, wypełniać papiery na łączenie rodzin, no i wtedy ta reszta rodziny przyjeżdża na
spokojnie, bez nerwów. Najgorsze to jest ten uzyskanie tych pierwszych papierów. Dlaczego tak się stało? No bo to były te zmiany przepisów granicznych, przepisów emigracyjnych, deportacje dzieci były po prostu zabronione, odsyłanie dzieci były zabronione, no i odsyłanie rodzin było zabronione, bo to zawsze było tak, że samotni mężczyźni przyjeżdżali do roboty, no a później się zorientowali, że przepisy są jako takie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że obywatele amerykańscy nie mogli podróżować, opuszczać Ameryki czy wracać do Ameryki, no przez tą panikę 19, przez ten COVID-19, no ale jednak nielegalni emigranci, kiedy mieli dzieci, no to mogli po prostu przekraczać granicę. No bardzo często nawet byli chorzy i byli wypuszczani, wsadzani do autobusów, żeby jechali właśnie tam, gdzie chcieli jechać, tam gdzie czekała na nich rodzina czy praca. Większość tych emigrantów, większość tych podróżników, no to już planowała to po tym, kiedy było wiadomo, że Biden został prezydentem. No i to oni byli przekonani, że komunista Biden po prostu nie zostawi ich na lodzie i że otworzy granice. No i otworzył. Biden zrobił wszystko do tego jeszcze co możliwe, żeby odkręcić prawo i przepisy ustanowione przez Trumpa. No i ten kryzys na granicy się zrobił nieprawdopodobny. Do tego jeszcze dużo organizacji jakichś społecznych pomaga im przy przekraczaniu. Także to jest jedna wielka taśma transportowa. To jest, no w tej Ameryce Południowej, no większości centralnej, to większość tych krajów, no to zawsze próbowała jakiegoś tam socjalizmu, jakiegoś tam sprawiedliwości społecznej. No i to wszystko to jest bandytyzm, spory jest bandytyzm, do tego dochodzą jakieś huragany, dochodzą do tego jeszcze susze, także ekonomicznie to jest beznadziejnie, no i jedyną opcją, no to jest dla tych wszystkich państw socjalistycznych, no to w zasadzie wyjazd, tak jak z Kuby w latach 1980 Castro wypuścił wszystkich tych bandytów, no to do Ameryki również trafia bardzo dużo bandytów. Jest taki gang z Nikaragui, no dużo jest tych gangów. I one terroryzują miasta amerykańskie. No i nikt o tym w sumie nie mówi. Kamala Harris, beznadziejna Kamala Harris, nie pojechała na granicę popatrzeć, co się dzieje, no ale pojechała do Gwatemali i do Meksyku wcześniej w tym miesiącu, no i właśnie powiedziała, mówi, nie przychodźcie, zdecydowanie nie przychodźcie, nie starajcie się wejść do Ameryki, no ale mrugała okiem i wszyscy wiedzieli, że ona jedno mówi, a drugie myśli, no bo o co to chodzi? O to chodzi, że wszyscy ci, którzy przyjdą teraz, no to będą głosowali na demokratów, no a demokraci potrzebują głosów wyborczych, no i dostają wszyscy ci emigranci z Ameryki Południowej, Środkowej, no to oni są, 99% z nich głosuje na socjalistów, bo oni wierzą w socjalizm, przyjeżdżają do wolnego rynku, do kapitalizmu, do Ameryki, widzą, że jest robota, i nie są w stanie rozpoznać, że to, co u nich nie działało, zrobienie w Ameryce, to też w Ameryce to zlikwiduje. Także, że Michael i 23-letni Michael i jego syn 4-letni, to zajęło im to 11 dni. Przez te 11 dni bardzo często Michael niósł tego dzieciaka na plecach przez te wszystkie miejsca. No i w końcu dotarli. Legalnie to tak za bardzo nie mogą się dostać, no bo jest parę tam, parę tysięcy wiz dla Ameryki Południowej. Jest 250 tysięcy dla Meksykanów, na te wszystkie tymczasowe roboty takie sezonowe. No ale to jest
to jest taniej dla tych ludzi z Nikaragui, powiedzmy, czy z Gwatemali, po prostu przejść przez te inne kraje, no i przekroczyć granicę. Na granicy właśnie ten ojciec i ten dzieciak czekali, żeby przekroczyć granicę. No to helikopter meksykański wylądował, ten ojciec był w krzakach, załatwiał się, czy tam uciekł w te krzaki, zostawił tego syna. Policja meksykańska zabrała dzieciaka, to później ten odkrył, że on był w schronisku dla dzieci, no to odebrał tego dzieciaka, no i za 2 tygodnie znowu spróbował przejść już samemu przez granicę. Udało mu się przejść przez granicę, przez tą rzekę Rio Grande na łodzi w środku nocy. No i pierwsze, co zrobił, no to poszedł do służby granicznej. W momencie, kiedy przekroczył, służba graniczna dała mu papiery i po 3 dniach został wypuszczony, dostał zawiadomienie, że musi się zgłosić tam, gdzie będzie, czyli w tej południowej Karolinie, ma iść do urzędu emigracyjnego. No i w tej południowej Karolinie poszedł do swojego kuzyna. Kuzyn wziął go do roboty, dostał $110 na dziennie. Także zarabia. Syn się spotkał ze swoimi kuzynami, ze swoimi braćmi i siostrami ciotecznymi, no i w zasadzie cała już amerykańskie życie dla tych dwóch ludzi, dla tego mężczyzny i dla tego syna się zaczęło. Żona dostała po paru dniach pierwsze 100 dolarów, no to można sobie wyobrazić, ile to w Nikaragui było, no tak jak w Polsce w 1982, 83, 84 w czasie stanu wojennego, to inżynier zarabiał $20, no ja nie wiem, ile inżynier zarabia w Nikaragui i ile żona tego ojca, 5 dzieci zarabiał, no ale przypuszczalnie to jest jedna wielka fortuna. No i po jakimś czasie ten 9-miesięczny chłopczyk i te 2- i 5-letnia dziewczynka przyjadą już na legalnych papierach do Ameryki. No i taka jest emigracja. Wstyd jest za to, że powiedzmy te kraje, są dwa wstydy. Wstyd jest taki, że te kraje Ameryki Łacińskiej po prostu zmuszają swoich obywateli do wyjeżdżania. No ale to było tak jak i w Polsce. W Polsce też socjaliści wypuścili, czy tam dali paszporty ludziom od 1980 roku do 1989. To wyjechało około 3 miliony ludzi. No to jest prawie 10% społeczeństwa. No ale to te komunistyczne świnie w Polsce, no to dali te paszporty wszystkim jakimś bardziej przedsiębiorczym ludziom, bardziej jakimś zdesperowanym, bardziej, nie wiem, nerwowym czy niecierpliwym, no ale wyjechali już nie budowali Polski później, budowali sobie życie w czterech kątach świata. Dużo wyjechało do Australii, do Ameryki, w różne rejony. No i a drugi wstyd to jest taki, że Biden po prostu zniszczy wolny rynek w Ameryce, zamienia Amerykę na państwo opiekuńcze, na państwo w zasadzie, które dba o wszystkich i wszędzie, no ale to jest zawsze kosztem wielkich podatków. Ameryka była zawsze taka, że ludzie powinni być samowystarczalni, ludzie powinni pracować sami na siebie. No państwo powinno pomagać tym, którym się jakoś tam nie udaje, no ale w komunizmie, w socjalizmie to jest tak, że po prostu tym, którym
się udaje, jest zabierany na siłę. No i później to tworzy to, że tych nieudaczników, czy tych, którzy mówią, że im się nie udaje, przybywa. No i to jest po prostu, nie ma żadnej motywacji dla ludzi, którzy są przedsiębiorczy, dla ludzi, którzy ciężko pracują, dla ludzi, którzy są lepiej, no i chcą, żeby jakoś współuczestniczyć w tych podatkach, w tym utrzymaniu państwa, no ale do jakiegoś tam poziomu. Komuniści niestety mówią, że powyżej tam 2 czy 3 milionów, no to trzeba by było w zasadzie zabrać wszystko, no bo po co komuś 2 czy 3 miliony, no także każdy niby ma ten sam żołądek. No komuniści nie tłumaczą, że każdy ma takie same dwie ręce, no i że nie każdy ma taki sam umysł czy zdolności. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Jeżeli nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego monetyzowanego filmiku. Jeżeli możecie, klikajcie na reklamy, jeżeli chcecie, piszcie swoje komentarze. Także polecajcie, gdzie możecie. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję za to, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, jest to ważne. Normalni muszą przetrwać. Także głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje z podatkami. Widzicie, co się dzieje z benzyną. Widzicie, co się dzieje z tymi ludźmi z krajów socjalistycznych Ameryki Łacińskiej i Południowej. No to jest to, gdzie te rządy obiecują nie wiadomo co. Nie pozwalają biznesom się rozwijać, nie pozwalają ludziom mieć inicjatywę. To wszystko, te wszystkie opiekuńcze kraje, które obiecują tą opiekę, no to doprowadzają do to, że jest brud, smród i ubóstwo. No i ludzie z tych krajów wyjeżdżają do tej Ameryki, która kiedyś była wolnorynkowa, która popierała kapitalizm, która popierała jakieś konkurencje, jakieś możliwości i tak dalej. Komuniści to wszystko zniszczą. Zniszczą wszystko w imię tego, tej fałszywej równości, w imię tych identycznych żołądków. No a przede wszystkim zniszczą dlatego, że komuniści po to zakładają te wszystkie ruchy lewackie, żeby być przy żłobie. Oni po prostu chcą jednopartyjnego komunistycznego systemu. Chcą być w komitecie partyjnym przez całe życie. Oni wszyscy tam idą jak właściciele niewolników i traktują wszystkich jak niewolników. Zdrowia dla normalnych.